Księga Widzowie o poranku. Już dawno nie było takiego porannego, prawdziwie porannego vloga. No to już zrobimy w końcu, wrócimy do tego vloga porannego, bo nie zawsze mam o czym mówić, nie zawsze mam jakiś temat, ale no dzisiaj tak sobie przypomniałem o moich ostatnich koloniach, gdzie byłem w Borkach, bodajże one koło Augustowa, z tego co wiem, ale mogę się mylić, ile to lat temu było, byłem w 8 klasie. Tam to w ogóle, powiem szczerze, to pierwszy raz, słuchajcie, wypiłem piwo. No i pamiętam, wychowawczyni nas złapała, bo nie tylko ja piłem, bo w domkach tam się mieszka, to jest w lesie. Wychowawczyni nas złapała, pamiętam, piliśmy właśnie w domku i stwierdziła, że no dobra, mówi, wszystko w porządku, nie? Tylko czemu, mówi, pijecie, nie? Musicie, macie jakieś problemy z nerkami czy z czym? Mówimy, że nie, no tak, oj, po jednym piwie, bo tam nie napiliśmy się, po jednym symbolicznie i już. Także tam w Borkach pierwszy raz, słuchajcie, wypiłem browca, byłem w 8 klasie, moje ostatnie kolonie. Tam też w Borkach zdawałem na kartę pływacką, no, no, którą zdałem oczywiście, no ale zaganiał nas tam w tym akwenie, w tym, bo taki był jezioro, ale basen był ogrodzony. No, zaganiał nas po tym basenie, tyle długości musiałem przepłynąć, żeby zdobyć tą kartę. No ale przepłynąłem, no. Tam też ganiałem się z taką dziewczyną, tak może nie śmieszne, no, aczkolwiek dziwne, no. Takie zdarzenie miałem, że takie były podchody, wiecie, to były inne czasy wtedy, w tamtych latach, bo się nie siedziało za komputerem, bo tak naprawdę to te komputery to jeszcze to było nic. Jeszcze nie wiem, czy w ogóle były już. Pewnie były, może ktoś, kto tam, może miał Timexa, czy coś tam, czy jak on się tam nazywał. Więc się, takie podchody się robiło do dziewczyn i tak dalej, no bo wiadomo, to zaczynają szaleć hormony. A to wiadomo, kurde, domek w domek się mieszkało, w jednym domku dziewczyny, w drugim domku chłopaki i tak na zmianę. No to wiadomo, jedna dziewczyna mi się podobała. No i tam takie podchody robiłem, że zawsze wieczorem, żeśmy podchodzili pod ten domek. Tam, wiecie, staliśmy, gadaliśmy, żartowaliśmy sobie z nich. To one nas ganiały wtedy, nie? A że ciemno było, no to kilka razy mi się udało uciec. No i potem z powrotem podchody. No i sytuacja wyszła taka, że ona zaczęła mnie gonić, ja się odwróciłem i nie pobiegłem w tą stronę, co trzeba, i jak wyjebałem w drzewo, kurwa, centralnie bańką, to aż się rozłożyłem. No, wpadłem na drzewo. Ciemno było, nie było widać. Parę razy się udało, drzewo obok stało, ja się tylko zdążyłem odwrócić, trzy kroki zrobić i na drzewie wylądowałem, no. Taka śmieszna ciekawostka. Z tego, no, na drugi dzień wstałem, patrzę, czoło obite, nos obdrapany. Takie to podchody, ale to widzicie, inne czasy były. Inne czasy, zupełnie inne czasy. Powiem wam szczerze, że nawet miło je wspominam, bo ci, na przykład takie zwykłe korpy, taka gra, graliśmy z chłopakami zawsze wieczorem. Nie było telefonów, nie było komputerów. Jak ktoś chciał się z kimś spotkać, to po prostu wychodził na ulicy, szedł do kumpla i pukał drzwi i pytał się, czy tam jest przykładowo Robert, czy tam jest Łukasz, i jak jest, no to co, wyjdziesz, wyjdę, no i koniec. A teraz to tak trochę jest inaczej, inny świat. No, nie narzekam na niego, ale inny świat, no. A w ogóle jak, bo ja dosyć dobrze pływam, naprawdę, dosyć dobrze, ja nie narzekam. Szybciej bym narzekał na kondycję niż na pływanie. To jeszcze co do pływania, taka ciekawostka, że ja bardzo lubię nurkować na bezdechu. Ja chodziłem kiedyś swego czasu, nie wiem, z parę lat temu, na basen. Tak, dla przyjemności, trochę kondychy, żeby poprawić, dla przyjemności. To wiecie, że tam, nie wiem, 25-metrowy bodajże. Nie wiem, czy to jest duże osiągnięcie, bo myśmy z kumplem długo nie chodzili, tylko tam kilka miesięcy.
To wiecie, że potrafiłem pod wodą przypłynąć prawie całą długość, na bezdechu. Ale to bardzo fajnie wygląda, jak jest woda przejrzysta. Bo super to wygląda, jak nad tobą ktoś płynie, macha tymi nogami, a ty to wszystko widzisz, nie? Ale superanckie, naprawdę. Dlatego ja w każdym akwenie, jak pływam, to zazwyczaj muszę zanurkować, zobaczyć, co jest, bo ja nurkuję zawsze z otwartymi oczami. Zawsze na bezdechu, nie z tam jakimiś butlami czy coś. Bo to już jest płetwo nurek, więc ja nurkuję na bezdechu. Także fajna sprawa, ja to bardzo lubię nurkować. No powiem wam szczerze, bardzo lubię. Bardzo lubię nurkować. Co? Dzisiaj zrobimy ten gulasz, bo wczoraj już nie robiłem, bo jedzie lokomotywa. Długa, ciężka i pod z niej spływa. Wielka oliwa z wagonami. Chyba wagony to aż do Monik się ciągnął. O, tak by było lepiej. Trzeszczy wszystko. PKP Cargo to jest przewoźnik tych transportowych. Zobaczcie, to się skończy kiedyś? No, jeszcze mi stanie. Pis mi stanie. Dobra, powiedziane. Proszę, nie. A jak? Wiem, że stanie. Tylko bez skojarzeń zbędnych. Także. O, wsiadamy? Czy ja gdzie bym zajechał? Tylko nie ma miejsc siedzących. Ale schodki są. Także mówię, zrobię dzisiaj ten gulasz, a prawdopodobnie jutro, jak wszystko dobrze wyjdzie, to pojedziemy na Dolinę Białystok, zobaczycie te okolice. Także może być ciekawy filmik. No i cóż, no. Wkurzają mnie te live'y, że nie mogę ich zrobić, no, ale spróbuję już to, kurde, dzisiaj, spróbuję sam ogarnąć, może się uda. Może się uda, no, oby, no, bo ja, no, fajnie mi, kurwa, się robi te live'y. Już nawet nie chodzi, że tam wielka kasa, bo tam żadna wielka kasa. Major to tam robi wielką kasę. A właśnie, i co do tego obiadu, że hamulce założył albo spuścił. Jezu, ale ja mam dzisiaj teksty. Stanął, spuścił. Napierdziel. I mówię, ja jem trzy posiłki dziennie. Śniadanie, obiad i kolację. I mi to wystarcza w zupełności. A wczoraj miałem jeszcze te brokuły niedokończone. Bo tam część się została, więc zrobiłem je do końca i stwierdziłem, że no nie ma sensu. Nie ma sensu robić tego jedzenia i tak, żeby. Bo ja tego i tak nie zjem, słuchajcie, i tak tego nie zjem na jeden dzień. Natomiast dzisiaj, o, dostał światło zielone. Nie wiem, czy widać stąd, nie widać. To będzie jechał, a to jednak spuścił hamulce. No. A on cofkę robi. A nie, do przodu. Także zapraszam jeszcze raz, no. I pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów. Którzy mnie oglądają. Siemka. Hej, na pewno nie będę znowu przy niej jak Majer. Ten to ma z tym jedzeniem. Dobra, nara.